Pewnie zastanawiacie się, skąd dochodzą te gorące rytmy. Otóż jestem właśnie na wakacjach, siedzę sobie w barze, piję drinka z palemką. Jest niesamowita Halo? Halo, halo, cześć. Ja teraz udaję, że dzwonię przez telefon do ciebie, ale no prosiłbym, żebyś po prostu zaczął po prostu czytać tą historię, bo ja nie mam pojęcia, co mam tutaj nagrać, żeby ta rozmowa miała jakikolwiek sens. Na razie, buziaczki, pa. A więc... Więc opowiadanie pamiątka z wakacji użytkownika Ronin 8 lat temu. Zapraszam. Nie pamiętam już, kto wpadł na ten pomysł, jednakże wszyscy jednogłośnie uznaliśmy, że jest on dobry i warty realizacji. Minęło wiele czasu, odkąd ostatni raz wyjechaliśmy gdzieś całą paczką, dlatego też każdy z nas tym bardziej cieszył się z takiej możliwości. Sam pomysł był nietypowy, gdyż zdecydowaliśmy się ruszyć na wieś, na farmę, gdzie dorastał Piotrek. Gdy byliśmy dziećmi, jeździliśmy tam co roku na wakacje. Świetnie wspominam ten czas. Farma była duża, a my mieliśmy wolną rękę, o ile tylko przychodziliśmy o czasie do domu. Frajdy było co niemiara i pamiętam, że zawsze marudziliśmy, że musimy już wracać do domków. I za każdym razem rodzina Piotrka zapewniała nas, że jesteśmy mile widziani i możemy przyjeżdżać, kiedy tylko będziemy chcieli. Kiedy ruszamy? Zapytała Monika, gdy siedzieliśmy w naszym ulubionym barze, sącząc zimne piwo. Najszybciej w czwartek, odparł Michał, najstarszy z naszej paczki. Musimy jeszcze zaczekać na Amelię i Pawła, aż dojadą z Warszawy. Oprócz wymienionej piątki, do naszej paczki należeli jeszcze Damian i Wojtek. Bliźniacy, którzy za młodu często robili nam żarty i zamieniali się rolami, byśmy nie mogli odgadnąć, który z nich jest którym. No i oczywiście ja. Razem tworzyliśmy drużynę, która trzymała się razem przez wiele, wiele lat. I w grubej mierze dalej się trzyma, chociaż niektórzy z nas się wykruszyli. Jak właśnie Amelia i Paweł, którzy się zeszli ze sobą 6 lat temu. Od 4 mieszkają w Warszawie i chociaż utrzymujemy stały kontakt mailowy, to jednak nie jest to już to samo, co kiedyś było. Ale trudno się dziwić. Wielu z nas skończyło lub zaraz skończy 30 rok życia. Każdy z nas ma pracę, większość pozakładane rodziny. Drużyna dorosła i zajęła się tym, czym zajmują się dorośli. Zamiast biegania po trawie jest płacenie rachunków. Beztroską zabawę zastąpiła praca i domowe obowiązki. Dlatego też tak się cieszyliśmy, że możemy wyjechać i spędzić ze sobą trochę czasu, zostawiając ze sobą troski dnia codziennego. Tak, jak robiliśmy to kiedyś. Farma nie zmieniła się zbytnio od naszego ostatniego przyjazdu. Jednakże miałem wrażenie, że jest zdecydowanie mniejsza. A być może po prostu my urośliśmy. Dziadkowie Piotrka nie żyli już od kilku lat i ziemię przejęli jego rodzice, którzy wyprowadzili się z miasta. Trzeba było przyznać, że wyszło im to na dobre. Pamiętam, że zawsze byli zapiekani, zapracowani. Często się złościli i wydawali się bardzo zmęczeni tym wszystkim. Teraz jednak, gdy patrzyłem na nich, gdy machali do nas z progu domu, wydawali się być całkowitym przeciwieństwem tych ludzi, których zapamiętałem. Jesteście wreszcie! Piotrek, który przyjechał na miejsce szybciej, by pomóc w przygotowaniach, powitał nas wesoło. Zawsze był uśmiechnięty, nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji. Wieczny optymista. No już, już, starczy, rzekł Michał, gdy już przywitaliśmy się z nim oraz z jego rodzicami. Chodź, pomożesz nam z wyładunkiem, dodał. I zabraliśmy się za przenoszenie swoich bagaży do domu. Przez następne 2 dni nie robiliśmy niczego innego niż słodkie leniuchowanie. Chodź, coś ci pokażę, rzekł któregoś dnia Piotrek i zaciągnął mnie na skraj lasu, do dużego dębu. Pamiętasz to miejsce? Zapytał z uśmiechem. Pamiętałem. Na starym dębie umiejscowiony był nasz domek. Nasza baza. Ostatni bastion. Miejsce, do którego zawsze mogliśmy wejść i nikt nie mógł nam tam przeszkadzać. Sądziłem, że już dawno został zdemontowany. Jednak on cały czas tam trwał. Nieco zjedzony przez ząb czasu, jednakże to był nadal on. Nasz azyl. Dalej, wejdźmy do środka. Zaproponował Piotrek i ruszył przodem. Szczerze przyznam, że nie byłem co do tego przekonany. Jednakże ciekawość wzięła górę i biorąc głęboki wdech, ruszyłem za nim. Szczebelki były spróchniałe, więc musieliśmy bardzo uważać, aby ich nie złamać i nie spaść. W końcu ważyliśmy znacznie więcej niż wcześniej. Gdy weszliśmy do środka, uderzyła nas fala wspomnień. Uśmiechaliśmy się od ucha do ucha, co chwila mówiąc: a pamiętasz to? O, a w tym pudle trzymaliśmy naklejki i karteczki. Pod tą szafką Michał trzymał świerszczyki, które oglądaliśmy, gdy nie było dziewczyn. Muszę przyznać, że zrobiło mi się miło na sercu, gdy odkrywałem na nowo to miejsce. Z każdym wdechem, z każdym dotykiem wspomnienia robiły się coraz bardziej wyraźne. Widziałem dzieciaki przesiadujące tutaj całymi dniami, bawiące się w najróżniejsze rzeczy, tracąc całkowicie poczucie czasu. Hej, spójrz na to! Rzekł Piotrek i wręczył mi starą fotografię. To my,
odparłem z uśmiechem, wpatrując się w zdjęcie, na którym było 9 dzieciaków. Zaraz, moment, jak to 9? Przecież nasza paczka liczy 8 osób. Ściągnąłem brwi i przypatrzyłem się dokładniej fotografii. Wszyscy na niej byli. Amelia, Piotrek, Damian i Wojtek, Monika, Michał, Paweł oraz ja. Jednak był tam ktoś jeszcze. Dziecko, którego nie potrafiłem rozpoznać. Mruknąłem coś pod nosem i odwróciłem fotografię. Był tam napis. Wierszyk. 9 króliczków w norce swej siedziało, lecz w niej marchewek mieli za mało, więc jeden odważny z norki wyskoczył i nigdy więcej pośród nich nie kroczył. Poczułem dziwne mrowienie i lekki chłód, który bił od tej fotografii. Było w niej coś dziwnego, bardzo dziwnego. Z zamysłu wyrwał mnie Piotrek, oznajmiając, że powinniśmy wracać i następnym razem wejść tutaj całą paczką. O ile domek to wytrzyma. Zgodziłem się i wróciliśmy na farmę. Postanowiłem jednak zabrać fotografię ze sobą. Kojarzycie tego dzieciaka? Zapytałem, gdy usiedliśmy razem przy kominku i pokazałem reszcie zdjęcie. Nie, nie wiem. Wygląda znajomo, ale nie mogę sobie przypomnieć, kto to może być. Rzuciła Amelia i podała dalej zdjęcie. Może to jakiś dzieciak sąsiadów? Co prawda nie pamiętam, aby tu było wiele dzieci, ale to chyba najlogiczniejsze wytłumaczenie. Wojtek podał dalej zdjęcie. Reszta skinęła głowami na znak, że podzielają jego opinię. Z tyłu jest jeszcze wierszyk, dodałem. Jednakże nikomu nie rozświetliło to umysłu. Skąd to w ogóle masz? Zapytał w końcu Michał, który do tej pory siedział najciszej z nas wszystkich. Znaleźliśmy to w naszym starym domku na drzewie, odpowiedział za mnie Piotrek. Ten domek jeszcze stoi? Myślałem, że już dawno go zdjęli. Michał wyraźnie się zainteresował tą sprawą. Stoi i wygląda na to, że nasze rzeczy też tam są, nietknięte. Aż dziwne, że przez tyle lat nikt nic z tym nie zrobił. Rzuciłem, patrząc w płomyki podskakujące w kominku. Chcę tam wejść, oświadczył Wojtek, a Damian tylko potwierdził jego słowa skinięciem głowy. Ja też, dołączyła Monika. Jestem cholernie ciekawa. W porządku, pójdziemy tam jutro, zawyrokował Piotrek. Tylko będziemy musieli być ostrożni. Nie jesteśmy już tacy mali jak kiedyś. Nie chcę, aby domek się zawalił pod naszym ciężarem, gdy już tam wszyscy wejdziemy. Domek okazał się być bardziej solidny, niż na to wskazywało. Weszliśmy do niego wszyscy i nic nie zapowiadało tego, by miał zaraz runąć na ziemię razem z nami. Reszta paczki zachowywała się dokładnie tak jak wczoraj Piotrek i ja. Głośno komentowali każdy centymetr naszego domku, co jakiś czas śmiejąc się, gdy natrafili na coś zabawnego. 8 króliczków w norce swej siedziało. Usłyszałem. Jednakże sądząc po minach reszty, nie tylko ja. Co to było? Zapytała Amelia i chwyciła się pewniej za ramię Pawła. Nic to... O Boże, za tobą! Krzyknął Wojtek, wskazując palcem w moją stronę. Odwróciłem się gwałtownie i gdybym tylko był w stanie, pewnie wskoczyłbym na sam czubek drzewa, na którym był zbudowany domek. Obok mnie stało dziecko z fotografii. To ty, dzieciak ze zdjęcia. Rzekł Michał nieco łamliwym głosem. I tak, i nie. Odparło dziecko, uśmiechając się przy tym. Wyglądam jak ono, ale nie jestem nim. A wy nareszcie jesteście tu, gdzie powinniście być. O czym ty gadasz? Michał wziął się za siebie i jego głos był teraz zdecydowanie pewniejszy. Kim jesteś? Mówi wam coś imię Kuba? Zapytało dziecko. Spojrzeliśmy na siebie, jednakże nikomu z nas nie mówiło ono niczego konkretnego. Prawda, znaliśmy kilka Jakubów, jednakże żaden z nich nie miał z nami żadnych bliższych powiązań. Pozwólcie więc, że odświeżę wam nieco pamięć, rzekło dziecko i wystawiło dłoń w naszą stronę. Przypomnieliśmy sobie wszystko. Milczek, rzekła Monika niemal szeptem. To jest Milczek. Stworek, dodałem i spojrzałem w stronę dziecka. Ono uśmiechnęło się wręcz nieludzko. Groteskowo wykrzywiona twarz, która mogła śnić się po nocach dzieciom, które by na nią spojrzały. Ale my przecież cię zniszczyliśmy. Wydusił z siebie Piotrek, zaciskając pięści. Nie, wy zapomnieliście. Zniszczyliście wspomnienia o mnie. To różnica, rzekło dziecko i zrobiło krok w naszą stronę. Wiecie, dlaczego dziecięca wyobraźnia jest najpotężniejsza? Ponieważ jest czysta. Dzieci wierzą w Mikołaja, w zębową wróżkę, w potwory pod łóżkiem. Wierzą. Ich wiara jest najpotężniejszą siłą, jaka istnieje. Wy też wierzyliście. Wy też używaliście wyobraźni. Potrafiliście stworzyć mnie, ponieważ wierzyliście, że istnieje naprawdę, ale nie potrafiliście mnie kontrolować. Dziecko zaśmiało się chrapliwie i zrobiło kolejnych parę kroków w ich stronę. Zabiłeś go, powiedziała Amelia ze łzami w oczach. Zabiłeś. Tak, zabiłem, potwierdził jej słowa.
A potem wy zaczęliście myśleć o tym, że to nigdy się nie wydarzyło, że nigdy nie istniałem, że nigdy nie stworzyliście stworka. Uwierzyliście nawet w to, że nigdy nie istniał żaden Kuba. Dziecko zaśmiało się znowu. Cholera, potrafiliście sprawić, że cały świat uwierzył, że nigdy go nie było. Ale to już koniec. Przybyliście tutaj tak jak chciałem. Czas dokończyć to, co zaczęliśmy przed wieloma laty. Nagle zapanowała niemal całkowita ciemność. Słychać było krzyki dziewczyn. Byliśmy zdezorientowani. Nie miałem pojęcia, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji. I nagle usłyszeliśmy wrzask Piotrka. Chwilę po nim nastąpił następny, nieco stłumiony. Piotrek? Piotr! Krzyczał Michał, jednakże na próżno. Piotrek nie dawał znaku życia. Gdy nasze oczy przyzwyczaiły się do ciemności, zaczęliśmy szukać siebie nawzajem. Nigdzie jednak nie mogliśmy znaleźć Piotra. Gdzie on jest? Nie widzę go! Wojtek był coraz bardziej wściekły całą tą sytuacją. Nie wiem, Piotrek! Krzyknął Michał. Siedem króliczków w swej siedziało. Znajomy głos stworka rozbrzmiewał ze wszystkich stron. Spadamy stąd! Krzyknąłem i rzuciłem się w stronę drabinki. Zszedłem po niej najszybciej jak tylko potrafiłem. Za mną zeszła Amelia, później Michał i Monika. Lecz w niej marchewek mieli za mało. Głos stworka nie ucichł ani trochę. Co jakiś czas ponaglałem resztę, by zeszła z domku. W końcu został tylko Paweł, który zaczął ostrożnym, lecz szybkim krokiem schodzić po drabince. Jednakże gdy tylko mogliśmy dostrzec zarys jego sylwetki, coś wciągnęło go do góry. Usłyszeliśmy tylko krótki krzyk, urwany głośnym stukotem. W nogi! Krzyknąłem i wszyscy rzuciliśmy się do biegu, byle dotrzeć na farmę. Nie możemy go powstrzymać tak jak ostatnio? Zapytała w biegu Amelia. Nim zdążyliśmy odpowiedzieć, zrobił to za nas stworek. Nie dacie rady, bo nie wierzycie, że to jest prawdziwe. Dorośliście, macie zbyt dużo myśli, zbyt dużo informacji i faktów. Wasza wyobraźnia nie jest czysta. Nie wierzycie w nic, czego nie da się udowodnić. Zaśmiał się tak głośno, że każde z nas obejrzało się nerwowo za siebie z myślą, że stworek znajduje się tuż za nim. Nie jest prawdziwe, nie jest prawdziwe. Zacząłem myśleć i gdy tylko wpadł mi do głowy pomysł, potknąłem się o wystający korzeń. Jesteś mój! Rzekł ktoś za moimi plecami i gdy się odwróciłem, zobaczyłem go w pełnej krasie. Nie jesteś prawdziwy. Powiedziałem bardziej do siebie niż do niego. Wyszczerzył swoje zęby, długie i ostre, zdolne odgryźć mi rękę jednym kłapnięciem. Nie jesteś prawdziwy. Nic, co zrobiłeś, nie jest prawdziwe. Zaczynałem coraz bardziej wierzyć swoim słowom, ale wraz z wiarą przychodziła też siła i odwaga, by stanąć oko w oko ze stworzeniem naszych dziecięcych wyobraźni. Więc jeden odważny z norki wyskoczył, wycedził przez zęby i ruszył w moją stronę. Nie jesteś prawdziwy! Krzyknąłem stanowczo i mógłbym przysiąc, że przez moment się zachwiał. Jednakże dalej pędził w moim kierunku. I nigdy pośród nich nie kroczył. Stworek otworzył paszczę i rzucił mi się do szyi. Nie jesteś prawdziwy! Wrzasnąłem i poczułem ukłucie ostrych zębów, które zaraz potem rozpłynęły się w powietrzu wraz z całym stworzeniem. Zniknął też mrok, ustępując promieniom popołudniowego słońca. Rozejrzałem się wokół siebie. Perełki potu kłębiły się na moim czole i karku. Tutaj jesteś! Krzyknęła Monika. Znalazłam go! Zaśmiała się i pomogła mi wstać. Tak. Zdołałem z siebie wydusić. Cały czas czułem się zdezorientowany. Jakbym zupełnie nie wiedział, gdzie jestem. Wszystko w porządku? Chodź, państwo makowscy wołają nas na obiad. Przez następne parę dni świetnie bawiliśmy się na farmie państwa makowskich. Gdy wyjeżdżaliśmy, zgodnie stwierdzili, że bardzo żałują, iż nie posiadają dzieci, gdyż pewnie tworzyliby zgraną paczkę. Podziękowaliśmy im za gościnę i zapewniliśmy, że jeszcze kiedyś ich odwiedzimy. A potem wróciliśmy do domu. Amelia pojechała do Warszawy, chociaż nie wiedziała do końca, dlaczego tam jedzie. Coś ją jednak ciągnęło do stolicy, jednak za nic nie mogła nam powiedzieć, co to takiego jest. My z kolei wróciliśmy do swojego życia. Do pracy, do rodzinnych obowiązków, do monotonii dnia codziennego. Kilka dni później dostałem pocztówkę. Zamiast miłego dla oka obrazka pejzażu, było na niej nasze wspólne zdjęcie. Całej naszej paczki, a nawet znaleźli się na nim jacyś dodatkowi ludzie. Na odwrocie widniał napis. Pamiątka z wakacji. A pod nim małym druczkiem widniał ledwo czytelny dopisek. Sześć króliczków w norce swej siedziało. Szczerze mówiąc, jak wybierałem to opowiadanie, to myślałem, że to będą takie klimaty bardziej
Jakieś, wiecie, ciepłe, że palmy, a nie tam wieś pod Warszawą. Ale to nie zmienia faktu, że było wspaniałe. Bardzo ciekawe opowiadanie. Taki motyw dziecięcej wyobraźni to jest coś, co się pojawia dość często w takiego typu historiach. Aczkolwiek tutaj jest zrealizowane, według mnie przynajmniej, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wam się też podobało. Tutaj na dole jest jeszcze dopisek, że to jest opowiadanie konkursowe Wakacje 2014. Nie wiem, na jaki konkurs, ale mam nadzieję, że wygrało. Także trzymam retroaktywnie kciuki za ciebie, Roninie. Do usłyszenia następnym razem. Staszku, z przyszłości, jeżeli masz jakieś przemyślenia, to powiedz. Nie, pokażcie znajomym ten wystrzałowy podcast Uśmiechnięta Buźka, śpijcie spokojnie.